podsumowanie weekendu w Załużu. Wczoraj dzień chyba niezbyt przyjazny dla waszych pojazdów, ale dzisiaj już tak powalczyliście. No wczorajszy dzień to w ogóle to był rekord niepowodzeń, jeżeli chodzi o pogodę, bo w pierwszym treningu starałam się robić wszystko, co najlepiej potrafię, ale wychodząc z ostatniego zakrętu, już będąc na prostej, na prostych kołach, przepinając sobie z dwójki na trójkę, od razu mnie obróciło przy tym śliskim, zerwało przyczepność. Ja nie mam żadnej kontroli trakcji, więc w przeciwieństwie do chłopaków ja muszę uważać, ile gazu dodaję i nic mi zapłonów nie będzie wycinało, więc skończyło się na szczęście bardzo dobrze, bo wyglądało to dosyć mało optymistycznie, ale auto zupełnie nie ucierpiało. Kolejne przejazdy były w jeszcze gorszych warunkach, a podjazd wyścigowy był w takich warunkach, że obiektywnie rzecz biorąc do końca zastanawialiśmy się, czy jest jakikolwiek sens brać udział w zawodach na takiej trasie, ponieważ my jesteśmy bardzo lekkimi pojazdami i u nas w deszczu jest słaba przyczepność, nie sposób skręcać, a na takiej tafli wody, z jaką mieliśmy wczoraj do czynienia, to w ogóle było niemożliwe, ponieważ już opony nie były w stanie odprowadzać takiej ilości wody, więc wczorajszy dzień wszyscy na straty spisujemy i było to po prostu tylko na dojechanie. No. Dzisiaj na szczęście pogoda się poprawiła, mogliśmy w fajnych warunkach pojechać. Cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj z wami na mecie, że wszystko się udało, że się poprawiałam. Szkoda, że wczorajszy dzień był tak fatalny, ponieważ takie wyniki jak teraz powinnam mieć wczoraj, a dzisiaj walczyć o czasy, które by mnie satysfakcjonowały. Fajnie, że Robertowi udało się dobry wynik uzyskać, Sebastianowi też. Wacław Janik zrobił rekord trasy, świetny rekord. Wielkie gratulacje dla niego. Mam nadzieję, że w kolejnym roku będzie nas pogoda tutaj rozpieszczała, a nie utrudniała wszystkim życie. Więc pozytywnie dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień zapomnijmy, przemoczeni, zmarznięci. Końcowa trasa jeszcze w chmurach, więc zupełnie nie było wiadomo, gdzie trzeba jechać, bo jak zjeżdżaliśmy, Robert nie był w stanie ocenić, ile przed nim ja jadę. To już naprawdę można zobaczyć, jak trudne warunki były za nami. Tyle. Dziękuję ślicznie. Chodzi odwrotnie. Klasyfikacja w grupie.